Kochani, ja mam na imię Małgosia, jak ktoś nie wie, chciałam wam powiedzieć świadectwo związane ze Szkołą Wiary, ale zanim je powiem, powiem wam tak pokrótce, w ogóle jak to się zaczęło, że ja trafiłam na Szkołę Wiary. Od jakiegoś czasu nie układały mi się rzeczy, szczególnie finansowe. Znowu się sypało, komornik zajął mi konto, w ogóle diabeł mi okradał z pieniędzy, niszczyły się sprzęty, w ogóle bardzo dużo rzeczy. Wiecie, ostatnio nawraca się portfel, nie? I tak po prostu też było u mnie. Ponieważ ja, będąc 3,5 roku w kościele, nigdy nie dawałam regularnie dziesięciny i jak dawałam, to było to o wiele mniej. I dawałam komu chciałam, czyli dawałam ludziom i jeszcze w swoim sercu podsycałam swoje ego, że po prostu ja robię to, co uważam, że mam robić. A tak naprawdę byłam nieposłuszna. I wiecie, to wszystko jest związane z tym, że te pieniądze po prostu, które nie dawałam, to tak naprawdę gubię myśli, diabeł próbuje mi to ukraść, szakara masa. Ja okradałam kościół. Ja w ogóle pokutuję, bo chcę wam powiedzieć, że ja byłam złodziejem. Ja okradałam kościół z pieniędzy, z relacji z ludźmi. I takie są fakty. Przyszłam z tym tematem do Boga, ponieważ zaczęłam chorować. W moim organizmie zaczęły siadać mi stawy, zaczęły mi trzeszczeć kości. Dostałam ostatnio sen też o naczyniach krwionośnych. I generalnie, wiecie, ja jestem człowiekiem pokuty i mówię to dlatego, nie dlatego, że chcę tutaj sobie ulżyć w duszy, bo ja wiem, że Jezus umarł za ten mój błąd, ale dlatego, żeby inne osoby, które nie są w tym miejscu i czują się potępione, mogły wiedzieć, że po prostu zostało im to też przebaczone. I wiecie, Bóg jest dobrym Ojcem, kiedy On przychodzi, On nie potępia, to się dzieje w miłości. On pokazał mi głębię tego zagadnienia, jeśli chodzi o pieniądze. W ogóle pokazał mi, ja przez 3 lata, ja jestem bardzo błogosławiona, mimo tego, że to diabeł działał obok. Ja dostawałam od ludzi, ja składałam wiele świadectw finansowych generalnie, ale po prostu ja nie potrafiłam w swoim sercu dawać ze szczerego serca, bo mnie wszystko po prostu działo się i było podszyte lękiem. I wiecie, Bóg mi to pokazał, kiedy byłam na weryfikacji u Artura. Jak zaczęłam z nim rozmawiać, to ja rozmawiałam z Bogiem, nie z Arturem. Ja powiedziałam Arturowi, jak jest, a on mnie jeszcze podniósł. Dzisiaj mi Bóg przypomniał, zanim przyjechałam tutaj, miałam sen. Przyśnił mi się Artur. Nie znałam go. Widziałam go tylko na nagraniu. Jak jestem w łóżeczku, ale jestem też dorosłą osobą i stoję zamknięta w takiej kopule. I stoi nade mną moja mama. I bierze poduszkę i nakłada mi na twarz. I mnie przydusza. A on stoi z zewnątrz, przed tą kopułą. Ma takie ubrane gogle. I mówi, spokojnie, przeżyj to. Ja zapytałam się, Boże, dlaczego ja mam taki stosunek do pieniędzy? A mój Bóg powiedział, bo urodziłaś się niechciana, z głębokim poczuciem braku. I to się tak do ciebie przykleiło, że to się stało twoją tożsamością. I cały czas goniłaś za pieniędzmi, których nie miałaś. Do tego przyszły przekleństwa pokoleniowe, którym była chciwość, zazdrość. Przyszły zatem inne demony, nieposłuszeństwo i krnąbrność. I ja spokutowałam. Ja spokutowałam. Powiedziałam, Boże, ja nie potrafię sama z siebie zacząć dawać bez lęku, bo jest we mnie to tak zakorzenione, że ja wiem, że ja bez ciebie nic nie mogę uczynić. Pomóż mi. I Artur, jak podniósł, powiedział wiele rzeczy dobrych do mojego życia. I ja wtedy podjęłam decyzję, że jak tylko dostanę swoje dochody, to zbiorę te 10% tak, jak jest, jak leci. I pierwsze, co zrobię, nie patrzę, jaką mam sytuację i po prostu przeleję te pieniądze na kościół. I tak też zrobiłam. I wiecie, Bóg do mnie jeszcze powiedział, bo ja robię pierogi, wiecie, obrazy i tak dalej. I powiedział, z 10% ze wszystkiego, co dostajesz, nawet od ludzi. I powiedział, to ty potrzebujesz mi dać te 10%. Ja nie potrzebuję tego. Ty potrzebujesz, bo ja chcę cię uzdrowić. Rozumiecie? On chciał mnie uzdrowić w ten sposób. I ja dzisiaj złożyłam tutaj na ołtarzu pieniądze, które było moim bożkiem tak naprawdę, bo ja dzisiaj dopiero przyjęłam do świadomości to, że ja dalej po prostu funkcjonowałam po prostu
z Bożkiem w swoim życiu, które były pieniądze. I nawiązując do szkoły wiary, dlaczego o tym powiedziałam? Bo wiecie, ja zaczęłam mimo wszystko szybko rosnąć. Ja miałam słowa wiedzy, poznania, miałam wizję adekwatnie, widziałam człowieka, wiedziałam, co on dostał, wchodziłam w głąb różnych rzeczy. Jeszcze generalnie nie umiałam się w tym poruszać, ale zachłysnęłam się tym, wiecie, poznanie na dyma, wiedza na dyma, taka bania, nie? I uciekło mi i coś chciałam powiedzieć związanego z tą szkołą wiary. No i w każdym bądź razie, i przestałam w ogóle, tak jakby zatwardziłam swoje serce i przestało jakby dziać się pewne rzeczy i się zastanawiałam, Boże, co się dzieje? I właśnie to świadectwo związane z tą dziesięciną jest związane z tym, że ja generalnie, wiecie, fundament zbudowałam bardzo płytko. I Bóg mnie zaprowadził oczywiście do nauczań usprawiedliwiony z łaski przez wiarę, ale mnie wszystko rozpraszało i tak jakbym nie mogłam się na tym skupić. I generalnie poprzez to dalej tak jakby byłam w tym miejscu, w którym byłam. Ale tak jak wam powiedziałam, jak spokutowałam, to Bóg w ogóle dał mi tą szkołę wiary. Po prostu, bo On jest dobrym tatą, żebym mogła po prostu zacząć wszystko od nowa. I wam powiem, co się zadziało i teraz już przejdę do tego świadectwa o szkoły wiary. Ponieważ ja mieszkam kawałek za Warszawą, 30 parę kilometrów. I teraz są remonty pociągów. Wiecie, tutaj jest trudno dojechać. Ja mam 4 przesiadki tak naprawdę. I jadę tutaj samochodem 30 minut, ale pociągami 2 godziny. Pracuję 8 godzin fizycznie, jestem kucharzem, więc też dużo dźwigam. Robię też obiady do kościoła, więc mam tak napełniony dzień pracą i tak dalej. I po ludzku nie chciało mi się, kurczę, 2 godziny w jedną stronę. Ale wiecie co? Ja uchwyciłam się i powiedziałam, ja już nie chcę tak dalej żyć. Ja zapłacę tą cenę. Ja zapłacę tą cenę. I wiecie, ja tutaj przyjechałam wczoraj. Pomimo tego, że musiałam wstać o 5 rano, zrobić obiad do kościoła, nie musiałam, chciałam, ale przyjechałam tutaj i ja powiedziałam, nie wyjdę, choćby nie wiem, co się zadziało. Wzięłam długopisy, wzięłam kartki i byłam otwarta na Boga. Powiedziałam, Boże, ja w ogóle odrzucam wszystko to, co do tej pory wiedziałam. Ja z tego poziomu schodzę na ten poziom 1. Bo ja po prostu muszę wzmocnić mój fundament, bo mój fundament się sypie. Ja byłam tak, słuchajcie, głodna tego, co mówił Artur, że ja czułam, jak wewnętrznie moja każda komórka ciała zostaje wypełniona Duchem Świętym. Jak słowo, które on mówi, mnie karmi. Jak w moich żyłach zaczyna płynąć prawidłowo krew. Słuchajcie, jestem po całym tygodniu pracy. Wczoraj byłam tutaj cały dzień. Ja jeszcze potem spotkałam się z rodziną, z siostrą, z Asią i Olą. Jeszcze poszłyśmy na basen i spędziliśmy do późnego wieczora czas. Ja nie mogłam zasnąć. Ja rozmyślałam o tym, co Artur mówił wczoraj. Rozumiecie? Ja cały czas myślałam, trawiłam to. W ogóle rano się obudziłam, drugi list do Koryntian i w ogóle napomnienie Pawła. I w ogóle ja to wszystko zrozumiałam. Słuchajcie, jeśli nie układają się w waszym życiu rzeczy, finanse, w ogóle macie jakieś grzechy, nałogi i tak dalej, wasze miejsce jest tutaj na szkole wiary. Wasze miejsce jest tutaj na szkole wiary. Przyjdzie czas na wielkie rzeczy, ale trzeba po prostu zbudować swój fundament. Bóg mi dzisiaj dał wizję do tego wszystkiego i to się wszystko łączy. Ty powiedziałeś we wierszu o świni, a ja zobaczyłam dzisiaj wizję, 3 świnie, które żrą z koryta. I ta jedna z tych świń się odwraca i ona zaczyna wymiotować. I Bóg powiedział mi tak, moje wiele dzieci przychodzi do mojego domu i bierze, żre pokarm jak te świnie. Potem się odwracają i żygają, bo nie żyją tym, nie mają ze mną relacji. Oni tym nie żyją i tak było ze mną. I ja zobaczyłam taki obraz, jak ta świnia po prostu nogami chce hamować, ale urwisko i ona tam wpada. Rozumiecie? Ja się zatrzymałam. Ja nie jestem świnią, ale jestem córką Boga. Amen.